Krystiana Jaźwińskiego, ucznia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Grajewie. Kamila Mielnika, ucznia liceum ogólnokształcącego imieniem Mikołaja Kopernika w Grajewie. Justyna Pałasiewicz, uczeń liceum technikum w Grajewie. Oraz Piotra Sadowskiego, ucznia technikum w Niedźkowie. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki nauczania, a także działający na rzecz społeczności lokalnej lub wyróżniający się osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki. O wręczenie dyplomów poprosimy pana Zygmunta Kruszyńskiego, starosty grajewskiego i Artura Kuczyńskiego, burmistrza Szczuczyna. Sprawdzić, czytając napisy na drobkach cmentarzy, które odwiedzaliśmy.
I proszę mi wierzyć, że nasi uczniowie naprawdę bardzo identyfikowali się właśnie ze swoimi uczestnikami, ze swoimi rówieśnikami z czasów II wojny światowej, jak wielu innych uczniów. No i wtedy wydarzyło się coś dla mnie zupełnie nieoczekiwanego. Otóż ten starszy człowiek przytulił ucznia, całował jego ręce. Myślę, że w tym momencie widział siebie samego w tamtych czasach wojennych. Miał 17 lat, kiedy wstąpił do brygady spadochronowej. Nie trzeba było długo czekać, dosłownie w tym samym momencie uczynił sobie ręce tego żołnierza. No, myślę, że nic dodać, nic ująć. Po prostu to, co widziałam, myśli, emocji tej chwili, nie oddałoby naprawdę żadna najlepiej prowadzona, najbardziej patriotyczna lekcja. Razem z grupą uczniów szkół średnich z naszego powiatu miałem przyjemność wziąć udział we wspaniałej wycieczce organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku. Nasza wyprawa przebiegała pod hasłem Śladami Bohaterów Breda 2016. Zobaczyliśmy podczas tej wyprawy wiele miejsc związanych z historią II wojny światowej i związanych bezpośrednio z Polakami, m.in. generałami Stanisławem Maćkiem, Stefanem Grotem Roweckim i Stanisławem Sosowiowskim. Na czele z panem starostą Zygmuntem Kruszyńskim, naszym dyrekcjom, które nas wytypowały do tej wycieczki. I z całego serca dziękujemy pani Anieli Sypytkowskiej za opiekę nad nami podczas tej wycieczki. Myślę, że wszyscy zapamiętamy tę wyprawę do końca życia. Dziękujemy. Dyrektor już poszła na emeryturę i chyba nie miał okazji odznaki wręczać pan dyrektor Kuczyński. Jeżeli państwo byście zaszczycili mnie, to... Z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Zgodnie z zapisami regulaminu odznaka przyznawana jest w dwóch kategoriach. Dla nauczycieli i pracowników oraz dla absolwentów. W każdej kategorii odznaka ma trzy kolory. Brązowy, srebrny i złoty. Absolwenci odznaki otrzymują podczas uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły. Natomiast dla nauczycieli i pracowników szkoły odznaka jest przyznawana podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.